Dajcie tu Andrzej z witryny Świat Ducha. Chciałem wam powiedzieć o tym, czy nadzieja jest dobra przy relacji z sobą narcystyczną, bo takie związki czy relacje są bardzo często podszyte wielką ilością nadziei. Ostatnio usłyszałem u pewnego psychoterapeuty w jego wypowiedzi takie słowa, on też to cytował, czy jesteś wystarczająco zrozpaczony, albo czy jesteś wystarczająco zrozpaczona. To oczywiście jest zdanie terapeutyczne, mające wy, wywołać refleksję. Co do relacji z osobą narcystyczną, to powiem Wam, że nadzieje są duże. Nadzieje są duże. Ja sam, yy, no można powiedzieć, kochałem się w jednej takiej dziewczynie, i no naprawdę było w cudzysłowie w czym się kochać. Tak. Yy, to było. Zrozumiałe. Ja, ja, że tak powiem, nie podważałem tego, nie, nie, nie miałem podstaw wręcz, zwłaszcza że jej dobrze nie znałem. Po kilku latach jak, jak się z nią umówiłem na, na kawę, to stwierdziłem, że jednak ta pani ma bardzo dużo duże pokłady takiej jakby to powiedzieć fiksacji na sobie to już jest coś więcej niż miłość własna to jest po prostu mm, no to coś takiego narcystycznego to jest takiego coś co nie daje jakby zaistnieć drugiej osobie u osób narcystycznych nie ma bardzo ważnej rzeczy, czyli empatii takiej uczuciowej. To znaczy, że osoba narcystyczna nie widzi przeżyć drugiej osoby. Owszem, cały czas widzi tą drugą osobę, komunikuje się, wręcz się komunikuje w sposób wybitny, nawet wybitny, prezentuje się wybitnie. Tak? To znaczy. Osoba narcystyczna jest takim wybitnym aktorem na, na scenie życia, można by było powiedzieć. Ja z tą panią nie przedłużyłem relacji wtedy. Jeszcze nie widziałem tego, co wiem teraz o narcyzach, natomiast stwierdziłem, że jeżeli to tak ma wyglądać, jeżeli tak to ma być, przedłużyłem po prostu linię, gdzie ona prowadzi. I stwierdziłem, że ona prowadzi w jakiś odmęt, coś, coś jest mocno nie tak. I powiem wam, że teraz, jak, jak słyszę o tym, jak osoby narcystyczne w związkach... Yy, kiedy od nich się wymaga też zwrotu tego, tej uwagi, zwrotu tego zainteresowania, żeby narcystyczna osoba się zainteresowała drugą stroną, to jestem bardzo przekonany, że właśnie nie będzie zwrotu. Nie będzie. Nie, tam nie ma potencjału, Tam nie ma potencjału. Chociaż oczywiście nadzieja może być. Nadzieja może być, że jeżeli my, my nie poznamy tego człowieka wystarczająco wcześnie, wystarczająco dobrze, to nadzieja, oczywiście. Tak? Żyjemy w kraju chrześcijańskim, no i każdy człowiek jest obdarzany nadzieją, no bo może się zmienić, bo, bo wiecie, bo to przecież nie wolno nikogo tak odrzucać, tak? Nikogo. Trzeba mieć nadzieję, zawsze mieć nadzieję na tego. No i niestety na nadziei się nie kończy. Daje się takiemu człowiekowi jedną szansę, drugą, trzecią, dziesiątą, ale to nie jest chrześcijańskie, tak? Nie wiem, czy wiecie, ale no niestety... To wynika, z te, te, te wszystkie dawanie nadziei wynika z uległości, którą psychoterapeuci nazywają współuzależnieniem, a nie z poprawnego, poprawnej postawy. Mogę Wam przeczytać z drugiego lista do Koryntian. Szósty rozdział. Nie wprzęgajcie się z niewiernymi w jedno jarzmo, co ma wspólnego światło z ciemnością, a wierzący z niewiernym. Tam jest tak napisane. Jeżeli my jesteśmy ludźmi, którzy mają miłość i chcą tą miłość dawać, i innym, i sobie, tak jak mówi się, że kochaj bliźniego siebie jak samego, ja, i kochaj bliźniego sie, swego jak siebie samego, tak? No to jeżeli ja się potrafię poświęcić dla siebie, to dla bliźniego też się będę poświęcał, tak? Chodzi o to, że się nie wprzęgać z tym człowiekiem. Miłość dla siebie to jest także miłość, która... Nakazuje, żebym nie był naiwny, żebym sobie nie wkładał ręki do ognia. Dlaczego ja mam się oparzać? Czy, czy to jest takie dobre? Jeżeli ktoś się tak zachowuje, jeżeli jest. Panem tego świata i ma związek z Panem tego świata, czyli z ciemnymi siłami duchowymi. No to warto, żebym to wiedział. I właśnie nie miał nadziei. No, na dzisiejszym obrazku widzicie drzwi i jakiś ładny podwórzec wszystko ładnie. Ustawione, zrobione, nawet kwiatki w doniczkach są. No nic, tylko się zakochać w takim widoczku, prawda? Ale kto tam mieszka? Czy to nie jest wydmuszka? Czy to nie jest <laughs> zaprezentowanie domu, w którym mieszka osoba narcystyczna? Tego nie wiemy. Co? Nam się tylko podoba widok. Natomiast rozciąganie wniosków dalej na, na wszystko z tego powodu tylko, że to ktoś ładnie wygląda, że ładnie się zachowuje, tak? W pierwszych, w pierwszych słowach mego listu donoszę, że jestem wspaniałym człowiekiem. Tak mówi Narcyz. Jestem wspaniałym człowiekiem. Zobacz jaki jestem wspaniały. Ach, zachwyć się, tak? Jak masz potrzeby, Bycia z kimś, kto cię będzie chronił, kto cię będzie bronił, kto ci da wsparcie. Zobacz, jaki jestem wspaniały. Narcyst nie obiecuje. To człowiek, który widzi tak, takiego człowieka narcystycznego, to on sam sobie obiecuje. To współuzależnienie sobie samemu obiecuje. Wiecie co? Ja powiem wam tak. Ja wiele razy widziałem osoby, żony alkoholików, które się leczyły i które, które mówiły wręcz nawet: Mój alkoholik to to i tamto. Mój alkoholik. Wyobraźcie sobie, jak bardzo przywarły do tego, że to ona nie odejdzie od niego. Nie ma szansy. Tak? No, ja się nie dziwię. Bo to jest tak, że więzy, więzy, na przykład posiadania potomka, więzy posiadania yy, kontaktów seksualnych, no to, to jest małżeństwo po prostu. To jest małżeństwo, tak? Galigia <laughs> mówi, że jest nie, nierozerwalne, acz, acz na szczęście jest tak, że. Sądy kościelne mówią, że jeżeli ten człowiek, któryś, czy mężczyzna, czy kobieta, jest niezdolny od początku do tego, żeby być w małżeństwie i żeby podejmować obowiązki małżeńskie, to taki, taki ślub, takie ślubowanie jest nieważne. To jest, to jest ważne, żebyście to wiedzieli, nie? Bo może ktoś nie wie. I można dochodzić tego. Sądy kościelne dają takie wyroki, żeby unieważnić małżeństwo. Także, także, wiecie, to jest tak, że no, warto pewne rzeczy legalne wiedzieć. Natomiast, czy jesteś wystarczająco zrozpaczona? Tutaj nie chodzi o to, że yy, mamy legalnie odejść, tylko mamy odejść, Wewnętrznie mamy zobaczyć siebie. Czy ja jestem wystarczająco zrozpaczony w, w związku z narcyzem? Czy, czy przejrzałem tą grę? Czy, czy, czy ta ładnie wymalowana postać już mi nie wystarcza? Bo to wiecie, to. To, to, to nie jest tylko to, co psycholodzy mówią, że o, wiecie, bo to jest zaburzenie osobowości, to można się od tego odseparować od, od po prostu, odejść. Mówi, a weź zrób sobie technika szarego kamienia i jest wszystko w porządku. Psycholodzy nie uważają, że człowiek ma duszę, ma osobowość, ma zachowania, a takim wielkim wręcz... Śmiechem jest to, jak nazywa się psychologia, której jest, są przed, przedstawicielami. Psychologia. Psyche to jest dusza po grecku. Ja uważam, że ludzie mają duszę i że dusze lgną do siebie. Że jedna z drugą chcą być, pojawia się pragnienie bliskości, pragnienie zażyłości wspólnoty i tak dalej, i tak dalej, no bez tego, no sorry, ale by nie było takich tak długotrwających, no na przykład małżeństw, czy przyjaźni, tak? I teraz, czy ja jestem wystarczająco zrozpaczony tym, jak wygląda moja relacja, relacja mojej duszy z, z tamtym popaprańcem, jak to niektórzy mówią. Z tym toksykiem. On ma też duszę, ale też ma w, w, wtręty, w, wtyczki od ciemnych sił duchowych. To nie jest tylko ten sam człowiek. To, to wiecie, duchowa, duchowy świat jest troszkę bardziej skomplikowany, niż byśmy, byśmy się tutaj. Byli nauczeni. Kościół tego w ogóle nie, nie, nie uczy. Uważa, że to jest. O, owszem, ma w pismach swoich, w Biblii jest o duszy, że jest nieśmiertelna, że jest duch, dusza i ciało, jest podział nawet na to, ale nikt tego nie rusza. Bo, bo ba bardzo często te nauki duchowe religii pozostały setki. A może nawet i te 2000 lat do tyłu. Pójdźcie sobie chociażby do, do zboru protestanckiego. Z, z jakich ksiąg oni się uczą? No, z takiej książki, która ma 2000 lat. No, bardzo fajnie, cieszę się bardzo. Ja sam się uczyłem z tego i byłem u protestantów i, i też i, 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 i to. Uczyłem się z tego i, i poznałem, i teraz mogę sobie prawda cytować w Biblii i wiedząc, w jakich to jest w korelacjach te, te, te cytaty, ale tam nie ma bardziej nowoczesnego popatrzenia. To nie, nie ma. Teraz czasy są trudniejsze. Trzeba, trzeba więcej się na, nagłówkować. Kiedyś widziałem nawet wręcz y, w gazecie y, taki tytuł. I to taki poczytań bardzo gazecie, któ w której jak ja, ja chyba z, księ z księżami było, był wywiad. Y, Spowiedź to nie psychoterapia, kropka. Kościół odżegnuje się od, od bycia psychoterapeutycznym. Nie ma w sobie takiej misji. Jeżeli teraz są duże kłopoty duchowe, jak Wam przed chwilą powiedziałem, i potrzebują psychoterapii duchowej, to nie ma kto tego robić. Żaden psychoterapeuta wam nie będzie mówić o duszy, a ksiądz, który mówi o duszy, czasami, czasami, bardzo rzadziutko, to on mówi, ale to ja nie jestem psychoterapeutą. No dobrze, ani jeden, ani drugi, tak? Ani jeden nie chce, ani drugi nie chce. I teraz, czy ja mam być, czy ja mogę. Wy... Dojść do tego poczucia, że jestem rozpaczony? Czy mam szansę, czy mam szansę do tego, żeby dojść do swojego dna? tak? Jak mówią o alkoholikach. Alkoholik, żeby mógł przeżyć w ogóle, żeby mógł wyżyć z tego strasznego nałogu, to musi sięgnąć swojego dna. Ale jeżeli. Ani rodzina, ani on sam nie, wie, nie wiedzą o co chodzi, no to na przykład yy, żona go będzie yy, podtrzymywać, a tak naprawdę będzie podtrzymywać jego yy, ciemne siły, które się do niego przylepiły. I ona się na to zgadza, no bo wiecie, no bo są tam ustalenia, ona z nim żyje, ona ma z nim dzieci i tak dalej, tak dalej. No i on po prostu nie jest w stanie wytrzeźwieć, bo, bo po prostu no jest tak ta nadzieja. Może on się zmieni. No i ta żona po prostu nie jest w stanie y, dojść do tak dużego rozgoryczenia, z roz, tak dużej rozpaczy, żeby powiedzieć stop, stop, koniec. Doszliśmy do muru. Przez tą bramę w murze, którą zresztą możecie widzieć dzisiaj. Tutaj o, na rysuneczku już dalej nie chcę iść. Tam może być ładnie. Mo mogą mi pięknymi meblami umeblować patio. Mogą mi wyczyścić te kamienie. Będzie pięknie. Ja się odwracam odchodzę. Nie chcę tego dalej ciągnąć. Nie nadzieję miałam, ale to była fałszywa nadzieja. Przyznaję się przed samą sobą. Także widzicie, sprawy są ciężkie i no, nie wiem, czy w domu o tym słyszeli, czyście w szkole o tym słyszeli, czyście na katechezie o tym słyszeli. Wielu Wiele osób nie słyszało. Wiele osób nie słyszało. Nie, nie mają w ogóle pojęcia, że coś takiego jest, że takie, takie sytuacje, takie zależności istnieją. No po prostu trzeba pracować. Chodź do pracy, zarabiać pieniądze, tutaj iść do sklepu, zrobić, yy, zrobić jedzenie, yy, zjeść obiad i tak dalej. Pójść spać, jutro do pracy, co, co jakiś czas na wakacje, nic więcej, tak? Taka nierefleksyjność jest. Wiele ludzi tak ma. Wiele ludzi jest nierefleksyjnych. Może, może wasi rodzice byli nierefleksyjni, tak? Może nie dali wam nie tylko refleksji, ale nawet... Miłości wam nie dali, bo jest wiele ludzi, ja mówię o nich, że mają, nie mają ducha i po prostu są jak kołki w płocie. No, postawił to tam stoi, prawda? I tak stoi całe życie i to robi, co robił i tak. I tyle, tak? A przychodzi tragedia życiowa, związek z sobą narcystyczną, i co mamy robić? Skąd mamy wziąć tą naukę, wiedzę, mądrość? Także dzisiaj temat. Uzdrawiający, czy jesteś wystarczająco zrozpaczony, czy wystarczająco zrozpaczona jesteś, mam nadzieję, że mam się to przyda, o, powiększyło się, proszę, zobaczmy sobie, co tam jest, jakie ładne to patio, ha, 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 zapraszające, tak, a tutaj jest woda, dobra. To tyle na dzisiaj. Pozdrawiam. Andrzej, z witryny Świat Ducha. Dziękuję wszystkim, którzy mnie wspierają. darowiznami na witrynie Świat Ducha jest możliwość. Dziękuję wszystkim, którzy dają lajki. Pozdrawiam was serdecznie. No i do następnego razu. Cześć.